Tak, technika użytkowa na dobrym, solidnym poziomie. Od razu zabrał się za zdobywanie punktów. Pierwsze tempo Devo również trafia do kosza. Poczuł się dobrze Chorwat i myślę, że będzie kontynuował do pewnie pierwszych jakichś pudeł, których oczywiście nie życzymy. Natomiast warto też zwrócić uwagę na pewne założenia, bo miałem okazję też rozmawiać z trenerami dzisiaj przed meczem. I tutaj ziszczają się pewne prognozy trenerów, a mianowicie Melvin cały czas jest przy zawodniku wysokim, przy Kamari Murphym. Więc tutaj należy się też 7 minut, musieliśmy na nią czekać, ale to już powtarzała się taka sytuacja w kilku wcześniejszych spotkaniach. Devo jeszcze dobija z pozycji 4, który tutaj miał być lepszy niż Hermet, Estończyk, ale na razie z wielkiego nie pokazał. Devo bardzo gra odważnie i skutecznie. 7 punktów już dzisiaj. Absolutnie tutaj dobrego ustawienia. Mateusz Szlachetka powinien być w narożniku, powinien o tym pamiętać. Jeszcze raz Gabe Devo. Scotty Smith jest po raz kolejny Devo, który fajnie, niestandardowo rozwiązuje tę sytuację i tak naprawdę jeszcze raz możemy powtórzyć to, co już powiedziałeś. Wejście w pole 3 sekund powoduje, że coś tam się dobrego zacznie dziać. Tu jest aż 3 graczy przy otóż nim. To. W rogu jeden zawodnik wolny, tutaj jeszcze w drugim rogu jest o czym rozmawiać. Tak, nie jest może najszybszy, prawda, Devo, bo tutaj jeszcze nie pokazał jakiegoś rewelacyjnego. Piłkę lublinianie. Och, zatrzymał się Devo, jeszcze go sfaulował Szlachetka. Niewiele brakowało do akcji, 3 plus 1. No Devo rozdaje jak na razie z taką łatwością, z przyjemnością te podania, które niestety nie są zamieniane na asysty, więc sam też musi pamiętać o tym, że przecież punktować potrafi. Już chyba 13 punktów ma w tym. Razem odpoczywa. A jeszcze raz Murphy kontra Melvin. Przerzucenie piłki, po którym nie ma absolutnie żadnej przewagi. To podanie jest bardzo przejrzyste. Łatwo rozszyfrować to, co zrobi Kamari Murphy przede wszystkim najpierw. Okay. Tak? I w związku z tym ta defensywa nie musiała absolutnie się przesuwać, dlatego Richardson miał problemy, widzieliśmy spore problemy, aby minąć swojego gracza. No i ma także problemy ze zrozumieniem, jak należy faulować w kontrze, bo to jest faul niesportowy. Już łatwo oddane, złapany od tyłu Gabe Devo. No tak jak niezadowolony Richardson schodził z boiska po drugiej kwarcie, tak samo wszedł w trzecią. No tak, to nie jest rosły zawodnik. Tutaj Malachi Richardson powinien sobie oczywiście z tym zestawieniem poradzić. Dużo i jeszcze daleko, miejsca. Ale tak, no było to 9 metr może nawet, ale stronę, ale to też z tym należy uważać bardzo. Sprawdził kolega chwytliwość Romana Szymańskiego. Jeszcze raz Devo indywidualnie przeciwko Richardsonowi. To jest bardzo dobry pomysł. Wielkie brawa dla Devo. To odległości od zawodników wtedy jak najbardziej. Przy krótkim rolowaniu atak linii końcowej. Devo ponownie. Znowu jest bliżej kosza i znowu jest faulowane. No właśnie, i Devo już tutaj pokazał to niejednokrotnie, atakując Richardsona, teraz z wykorzystaniem zasłony. Mocna zasłona, tym razem legalna Romana Szymańskiego, a Devo gra dzisiaj znakomicie. Trójka trudna po koźle, widać, że czuje się świetnie daleko od piłki. Jest także teraz Pelczar, a więc 3 rozgrywających praktycznie. I jeszcze jeden faul Devo. Ma umiejętność, tak, ma umiejętność Amerykanin po stronie startu długo bardzo utrzymywać się przy piłce. Spójrzmy, tutaj teoretycznie mogło być jedno, drugie podanie. Nie było jeszcze odgwizdanego błędu noszonej piłki, więc tutaj właściwie nie ma absolutnie do czego się doczepić. No, ale wykorzystuje to znakomicie. Jeszcze raz to podkreślmy, po raz kolejny stanie na linii rzutów wolnych. Tutaj przez 4 minuty tylko go nie było na boisku do tej pory. Malachi Richardson. Mocno tu się odbił od Javarsa. Wyglądało jak faul. Przewinienie, oczywiście. Dobrze. A tymczasem jest faul niesportowy z drugiej strony. No i właśnie, to są takie też historie, takie sytuacje,
No to szkoda, że nie zobaczymy tego jeszcze kawałek wcześniej, dokładnie, może się jeszcze dokładnie uda to odwinąć. Tu też nie wygląda mi to na faul niesportowy. Tak, spychał zawodnika z piłką, ale tutaj nie było żadnego jakby takiego poważnego ruchu, takiej koszykarskiej kosy, natomiast... Czasem Gabe DeVoe. Z pół dystansu, ale trudny rzut, wraca do punktowania ten zawodnik. Tak, no, wymyślił, że zapomniał Murphy o długich ramionach Melvina. I jeszcze raz DeVoe się rozpędza, faulowany przez Szkiewicza. O, dobry moment w tym meczu.